Public save. Pan. Macie nowy filmik, ludziska, jestem ciemny jak Murzyn. Tak, ludzie, ostatnio się skarżyliście, że bliżej kamery się nie da być, co nie? No wiem, dobra, przepraszam. Także no, Alex, podaj czapkę, bo ja nie wyglądam teraz. A nie chce mi się po prostu namlenia, okej? Co ty mi z czapką zrobiłeś? Po prostu namlenia, co nie? I nie chce mi się opadać włosy, więc wyglądam tak, jak wyglądam, że z czapką trochę lepiej będzie. Że... Także no, śmiejesz. Kaci! Nie! Ale... Ale to zabolało. Ogólnie zanim zaczniemy odcinek, to yo, się macie koziomki. Z tej strony Alek, dzisiaj robimy kolejny fan mail. Tak, wyciszę sobie te powiadomienia. Pies szaleje, nie wiem dlaczego. Chodź tu. Chodź. Nie, bo wyschodź. No, także no. Dzisiaj chcę wam pokazać najpierw coś, co dostaliśmy. Tu jak mi się zakręciło w głowie. Panie! Ale zanim zaczniemy ten prawdziwy fan mail, chcę wam pokazać, co dostaliśmy w ostatnim fan mailu. Tylko niestety właśnie, no, było tam dużo cukierków, które ja zjadłem już. Strasznie dużo, ja też zjadłem. A przy okazji jeszcze dostaliśmy Misia kolegę. Musisz tutaj. A poczekaj, tam. Więc pan koleżka, nazwijcie go w komentarzach, powiedzcie, jak on się nazywać, nasz koleżka. Dostaliśmy piłkę kauczukową, no także no. I ogólnie jeszcze dostaliśmy fan maile piękne. Tutaj jest list taki, który nie będę czytał, bo jeśli oczywiście będę czytał, a przy okazji ludzie po prostu nie chcą, żebym je czytał, także no. Ogólnie tak, to jest najładniejsza rzecz, która do mnie przyszła. Niestety w tamtym unboxingu, unboxingu, w mailu, ta rzecz przyszła właśnie pobita, tak, zbita była, bo ramka właśnie. YouTube? Co to jest? Mucha! Mucha! Wiesz mucha? Wiesz mucha? Mucha? No wiem, że musisz wstać. Skocz. A gdzie jest mucha? Gdzie? I spadł. Także no, to jest taka piękna rzecz, to jest YouTube. Fajna. Jeśli zobaczycie bliżej, ja wam tutaj pomogę w tym. To samo jest Alanek. Właśnie jest całe to YouTube jest ze słów Alanek, to jest piękne. To przyszło do mnie pobite, ale kupiliśmy nową ramkę, więc jest pięknie, ja to sobie powieszę gdzieś. Tutaj mam ścianę fajną i tam będę wszystkie fanarty, widzarty wieszał. I to jest piękne właśnie. A teraz przechodząc do tej głównej paczki. Znaczy ogólnie było jeszcze więcej tam rzeczy, były karty, w ogóle fajnie było. No. Ale po prostu mam to wszystko na dole, nie chcę mi się po niej iść, okej? Okay? Tak, otwieramy. No. Jak ci się tego otwiera? Widzisz! To dziura była tu? O nie! Zobacz, jaka duża dziura! Cukierki! Dobra, otwieram. Ja pozbieram cukierki. No to pozbieraj cukierki. Cukierki! Dobra. Co to? Co? Takie dziwne. Dobra, paczka została otworzona. Michałki, uwielbiam te kokosowe Michałki, ja zjem to. I jakieś... Dobra. Johnny Hubby. O ja pierdzielę! Co? Zobacz! O! Co to? Czemu? Jest! Jest! To Alex wziął garść jedną. Druga! O co to? Oh my god! Więcej cukierków było jeszcze tych... Ale poczekaj! Gumka recepturka! O. To się odbija! Ty, ja to zawsze takie jak coś ciarne. Moje też! Kaste. Mogę to? Jeszcze różowe! Moje! Ziół. Nie! Nie! Nie, Misiu! Uratowałem Misia, jak super! Miś. Ale gumka recepturka moja. Naciesz się nią, dopóki możesz. Śmierci! Jak gumka. Gdyby jeszcze to nie było lepsze! Jeszcze jedna garść. To jeszcze są... jedną garść. To są te, jak ci nazywa? Co? Galaretkowe takie dobre. Nie wiem. Kolejna garść. Co my ludzie, to jest, jakaś, to jest jakaś sugestia, że co, że muszę trochę nabrać wagi, czy co? To się nie kończy. Chciałeś jeść i masz. Tak,
tak! O nie! O nie! Jest! Ludzie! Cukierki! Zaraz wam to pokażę, tylko pod koniec filmika wam to pokażę, jaka to jest górka wielka. Ale tak, pocztówka wyjmuje, teraz nareszcie wyjmuje pocztówkę. To jest pocztówka z Olecko. Olecko, Polen! Polska! Super! To ładne miasto, nie? No, zamki w ogóle. Ale fajne. Trzeba iść tam. Co to jest? Oh my god! Alex! Oh! Kurde! Ja tego nie wiem. Po co mi czapka? Ja chcę to nosić. Bierz to! Bierz, nie, bierz ja czapkę! Chcę to nosić. Nie! Świeci się to! Nie widać, że się świeci! Widać! Widać! Alex, widać, że się świeci! Martini! Yo, Alex, this is a Martin. No, fam, Alan. This is mine, fam. Alan, mogę to... Dziękuję. Poczekaj! Nie. A, dobra. Olimpand! Jak ja tego dawno nie widziałem. To co ty wszystko masz? Podzielę się cukierkami, okej? Okej. No, to będę sobie nosił. Karty. To są... Jej, co to są? Co to takie to? Macie w Polsce? Ty, ja nigdy nie widziałem takie. Teraz, ja nigdy teraz nie... pack opening, co nie ludzie? Mamy Srigo Ramos. Srigo Ramos. To nie był Srigo Ramos. Srigo Ramos, tak. Ale mamy... Andras Iniesta. Mamy Vertonghen. Mamy Varane. Mamy Pogbe. Getze. Cruz. Ezil. Pepe. Patricio. I znowu Pepe. Pokaż. Ja to wszystko w tym pudełku będę trzymał. Super. Cześć, mam na imię Amelka. Pozdrawiam cię, Amelka. Ja tak. Też. Nie umiesz pisać listów, ten list był dobrze napisany, więc nie kłam, okej. Okay. I ładne nazwy. Pozdrawiam cię wzajemnie, Amelka, tak już powiedziałem. Tak ładne pismo, piękne. Jeszcze Rufi w ostatnim fanmailu, Rufi dostał piłeczkę. No właśnie. Szkoda, że to się nie nagrało. Właśnie, Rufi jeszcze dostał piłeczkę, co nie? Którą on tak koka. Za nią cały czas lata. Dobra, tu jest. Jest na dole. Widzę świniorożca. Ja widzę świniorożca. Świniorożca Alanka! Amelia i Ania, pozdrawiam was! Co? O, ale to fajne. Co tam jest? I to pachnie ładnie. No. To jest fajne. Ale to jest... To jest fajne. Jakie duże! To jest fajne. Vlogi i takie tam. Kurde, to jest. No to akurat. Ale to będzie fajne. Akurat pasi na jeden taki segment mojej ściany. Ale fajne. O! Pozdrawiam Amelkę i Ania się tak. To przez tego miesiąca on mnie. Dziękuję, Alex. Ale jeju! Widzicie, jak jestem taki wdzięczny od was. Ejju, to jest... No piękne to jest, nie? Piękne są te cukierki. A ten tylko o tych cukierkach myśli. A patrzcie ludzie, ci co są z live'a, mam soczek. Poleciał mi na kolano. Zeszła podłogę. Co ty robić? To będzie klejące. Cicho. Nie umiesz mieć. Ja miałem z tą koszulką iść na dół. A jeszcze mam na kolanie. To jest takie galeretkowe co mam, one ja uwielbiam. Dziękuję ci za to. Aha. Dobre. Nie wiem, ale takie... Nie mów o tym, co się stało wczoraj. Tak, co nie? Oh my God. On wczoraj takie coś, że mama, jak zjem pomidora, to kupisz mi cheeseburgera? To ona tak, dobra, zjedz pomidora, ale takiego całego, co nie?
no to ci kupię tego cheeseburgera. No to on takie, no dobra, da, wziął pomidora, wziął jednego gryza, jak się kurde skwasił i nie wiedziałem, że to po pomidorze można wymiotować. Zjadł gryz takie... Roll the outro.